Proszę Państwa, kalendarz ligowy ułożył się w ten sposób, że poszczególne zespoły walczą kolejno z Widzewem i z Legią. Trudno w takim dwumeczu liczyć na punkty, ale zwłaszcza kluby, które walczą o ligowy byt, muszą tych punktów szukać wszędzie. Do tego potrzebna jest jednak wiara w siebie i determinacja. Zabrakło tych elementów w drużynie Stali Stalowa Wola, grała ona u siebie z Widzewem i zawiodła. Łodzianie tymczasem przy remisie Legii zdobyli bardzo cenne dwa punkty. Akcja z pierwszej minuty, po której Bilski strzelił bardzo niecelnie, była jedyną groźną, jaką stworzyła Stal w meczu z Widzewem. Przez następne 89 minut gospodarze nie potrafili pokusić się choć o jeden celny strzał w światło bramki Woźniaka. Sam się zastanawiam, co się stało. No nie wiem, no ci chłopcy jakoś może wierzyli w siebie, że już potrafią grać piłkę. No dzisiaj autentycznie zaprzeczyli samym sobie. Gdy nie potrafi się atakować, traci się bramki. Na początku drugiej połowy piłka trafiła pod nogi Wyciszkiewicza, a ten płaskim strzałem zaskoczył Sejuda. Po drodze piłka musnęła jeszcze Kowalczyka i Widzew objął prowadzenie 1-0. Później przewaga Łodzian była jeszcze bardziej wyraźna. Po szybko rozegranym rzucie wolnym Czerwiec z Mielcarskim łatwo poradzili sobie z obrońcami i było 2-0. Trudno mi to porównać, ile to jest moja zasługa. Od mojego momentu ten zespół może wspiął się na wyżyny, może nie wiem, co go zdopingowało. Podchodzą profesjonalnie do każdego spotkania i to najbardziej mnie cieszy. Jest pan bardzo niezadowolony z postawy swojego zespołu? No jak można być zadowolony, jeżeli się przegrywał się na boisku 2-0, ale gratuluję, widzę, bo był zespół naprawdę no, piłkarsko dużo lepszy od nas. Na pomeczowej konferencji Adam Musiał nie zostawił suchej nitki na swoich zawodnikach. Zapowiedział jednak walkę, choć w następnym meczu czeka w Warszawie Legia. Ja bym chciał taką ławkę rezerwowej Legii, jak ja mam cały zespół. Wierzy pan nadal, że Stal Stalowa Wola ma szansę pozostać w pierwszej lidze? Trzeba na pewno przyjść do pracy. Całkiem odmienne nastroje panują w Widzewie. Dla trenera Smudy ważniejsze wydaje się bronienie drugiego miejsca. Zawodnicy mierzą wciąż o oczko wyżej. Najpierw musimy odpowiednią ilość punktów zrobić, żebyśmy od tabeli, w tabeli czwartego miejsca trochę się modlili. Czy jeszcze mierzycie w tytuł mistrza Polski? No oczywiście, no Legia na razie gubi punkty i na razie cały czas konsekwentnie idziemy za każdym meczem, do każdego meczu staramy się podchodzić skoncentrowani, może na razie nie myśląc o mistrzostwie, ale będziemy czuwać nad Legią i może nawet lepiej się atakuje z drugiej pozycji. Trzy punkty to jest jednocześnie i dużo i mało, różnica mała. No ale wydaje mi się, że wszystko nie zależało od teraz od dwóch kolejek następnych. Jak widać, humory w Widzewie wyraźnie się poprawiły, ale czy kryzys nie został zażegnany zbyt późno? Jak już podkreślaliśmy, nie kibicujemy żadnemu zespołowi, ale żądni emocji nie mielibyśmy nic przeciwko temu, aby o tytule, tak jak rok temu, decydował ostatni mecz, tym razem Legia Widzew. Zobaczymy. Tymczasem Zagłębie Lubin wciąż jest niepokonane w rundzie rewanżowej. Rycerze Wiosny w minionej kolejce zdobyli 20 wiosenny punkt, punkt, który znów przybliżył ich trochę do europejskich pucharów. Zawiłe są losy sportowej kariery. Mirosław Drescher, bramkarz Zagłębia Lubin, wychował się na Śląsku. Niechciany w GKS-ie Katowice, trapiony kontuzjami, słynny wypadek w szwajcarskim Sionie. Przez lata mieszkał tuż obok stadionu chorzowskiego Ruchu, na którym przed meczem z Niebieskimi przeprowadzał rozgrzewkę. Dwa kroki stąd. Mieszkam obecnie w Lubinie, no i na dłuższe czasy badam chyba tak kotwiczę. Czy marzy pan o karierze reprezentacyjnej? Wie pan, jest to taki na pewno, jak to powiedzieć, każdy zawodnik marzy o karierze reprezentacyjnej. No, ja jeszcze nie otrzymałem takiego zaszczytu. No, na pewno będę się starał po prostu, żeby gdzieś tam na pewno jakąś iskierkę nadziei jeszcze mam. No, w moim wieku mi się wydaje, że bramkarze im starsi, to są lepsi. Piotr Rowicki w meczu z Zagłębiem Lubin jest piłkarzem tylko rezerwowym. Na pewno dzisiejszy mecz dużo nam powie. No, w sumie tam taka petrochemia, która jest też w sumie zagrożona, remisuje z Legią. To możliwe, że i dla nas będzie ten mecz dzisiejszy szczęśliwy. W sumie Zagłębia też niby żadnego meczu nie przegrało, ale może dzisiaj przegra.
Nadzieje Piotra Rowickiego nie spełniły się. Mecz Ruchu Chorzów z Zagłębiem Lubin zakończył się bezbramkowo, co sprawiło przykrość obchodzącemu jubileusz Dariuszowi Fornalakowi, który rozgrywał 250. spotkanie w lidze Ekstraklasy Piłkarskiej. Bliżsi zwycięstwa byli goście. Baziuk i Majak mieli szansę na strzelenie bramek. Zespół Zagłębia, rewelacja rundy wiosennej, pokazał uporządkowaną grę opartą na dobrej technice. Na tle słabego ruchu Lubinianie prezentowali się korzystnie. Do pełni szczęścia brakowało tylko zwycięstwa. Tak, jubileusz ładny, z tym, że nie jestem w pełni zadowolony, oczywiście, tak, cała drużyna, nie wygraliśmy, moim zdaniem mecz był dość przecięty, w naszym wykonaniu powiedziałbym słaby i martwi mnie to, chociaż nie składamy broni i będziemy walczyć o utrzymanie w lidze. 250 spotkań w Ekstraklasie to kawał życia. No tak, jestem w tym klubie od 12 lat. No i sam się temu dziwię, no ale gram. Rycerze wiosny, to brzmi wspaniale. No zgadza się. W tej chwili nie ukrywamy, że interesują nas puchary i zobaczymy, jak zespół tą presję wytrzyma. Zrobiliśmy to, co powinniśmy zrobić, czyli jest w Lubinie zespół ludzi z charakterem, ludzi ambitnych i to potwierdzamy grając na boiskach pierwszoligowych. Czy drużyna ta jest już gotowa do gry w europejskich pucharach i stać ją na jakieś dobre wyniki? Ja myślę, że te jeszcze najbliższe mecze, bo będziemy grać z trudnymi rywalami, którzy się bronią przed spadkiem, określą do końca wartość tego zespołu. Nie ukrywam, że jeżeli sięgniemy po te europejskie puchary, będziemy musieli uzupełnić ten zespół też na niektórych pozycjach. Tymczasem sytuacja najstarszego pierwszoligowca robi się coraz gorsza. Ruch wciąż przedostatni w tabeli. Punkt zdobyli także najgroźniejsi rywale w walce o utrzymanie, a przed niebieskimi teraz wspomniany już wcześniej dwumecz z Widzewem i z Legią. Na pocieszenie chorzowianom przypominamy, że sytuacja w dolnej części tabeli może zmienić się diametralnie nawet w jednej kolejce. Różnice punktowe są minimalne. Siódmy w tabeli ŁKS ma tylko 4 punkty przewagi nad 15 Rakowem. Z kolei dziesiąty Stomil jest tylko punkt lepszy od rozpoczynającego strefę spadkową klubu z Częstochowy.